Jak tworzyć dobre relacje z ludźmi? Pytanie niby oczywiste, a z drugiej strony, ale co odpowiedzieć? Biblia niech nam odpowie. Pozwólcie, że zacznę negatywnie i powiem, jak nie tworzyć relacji z ludźmi. W więziach ludzkich ważne są emocje, ale można na nich tak mocno się skupić, tak je przeakcentować, że człowiek może sobie powiedzieć, muszę się kierować sercem w relacjach, w ogóle w życiu muszę się kierować sercem. I on rozumie to serce nie na, tak jak rozumie Biblia serce, ale rozumie to jako uczucia, emocje. I gdy na przykład podchodzi do jakiegoś człowieka i serce, emocje mu podpowiadają, to nie jest dobry człowiek, bo tak czuje, to może się pomylić. Biblia mówi o tym, że serce może nas zwodzić i podpowiadać nam nieprawdę. Jeżeli ktoś się kieruje sercem, tu czytaj, uczuciami, to może od wielu bardzo wartościowych ludzi się oddalić i nigdy nie wejść z nimi w relację. Czemu? Bo tak czują. Z innej strony mówiąc, można tworzyć relacje z ludźmi oparte tylko na tym, co serce mi podpowiada, tu w rozumieniu uczuć, no bo przecież dla niektórych dewizą życiową jest to, że mam się w życiu kierować sercem. To jest tak ważne. I te relacje są oparte na tym, co czuję. Więc jeżeli czuję, że ta osoba mnie krzywdzi, wyprowadzam wniosek, ona mnie krzywdzi. Jeżeli czuję, że ona jest dla mnie zagrożeniem, wyprowadzam wniosek, ona jest dla mnie zagrożeniem. Jeżeli czuję, że mogę jej zaufać, no to wyprowadzam wniosek, mogę jej zaufać. Jeżeli czuję, że będę z nią przez całe życie i tak jestem w niej zakochany i zadłużona miłości, no to wyprowadzam wniosek, no to będę z nią przez całe życie, bo tak czuję. Tymczasem przypomnij sobie, ile razy coś czułeś, a później okazało się, że to nie jest prawda. Ile to kobiet lub mężczyzn czuło miłość w wieku 22-25 lat do kogoś i myślało sobie, nigdy nie będzie inaczej, a nie minęło kilka miesięcy małżeństwa, okazało się, że uczucia się zmieniły. I od miłości do nienawiści okazało się, jest niedługa droga. I serce podpowiedziało, muszę kogoś szukać innego. I tak z kwiatka na kwiatek, coraz to inne relacje. Wracam do pytania, jak nie tworzyć relacji? Nie kierować się w życiu sercem. Tak. Sercem w znaczeniu uczuć. Ale jak tworzyć relacje z ludźmi? Kierować się sercem, tak, ale w znaczeniu biblijnym. Serce w znaczeniu biblijnym oznacza całe wnętrze człowieka, jego rozum, jego wolę, pamięć, wyobraźnię, zmysły, również uczucia, również to. Całego jego ducha, pamięć duchową, jego duchowość, to oznacza właśnie serce. Taki rdzeń człowieka, z którego wszystko inne wypływa, jakby konar, z którego, czy pień, z którego inne konary wychodzą, rozum, pamięć, wola itd. To jest serce biblijne. I jeżeli kierujemy się sercem w znaczeniu biblijnym, to wiemy, że trzeba dbać o to serce poprzez napełnianie go Duchem Świętym. Wiemy, że podstawową potrzebą naszego serca jest Bóg. I niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu, dopóki nie napełni się Duchem Świętym. I ma przede wszystkim na celu nie tyle tworzyć jakiekolwiek relacje z ludźmi, byleby tylko czuć się kochanym, byleby tylko być akceptowanym, byleby tylko mieć przyjaciela czy przyjaciółkę, czy kogoś, z kim czuje się przyjaźni jego, przyjaźni, to jest ważne słowo, stąd słowo przyjaźń. Nie tylko o takie relacje chodzi, ale człowiek, który rozumie, że jego głównym zadaniem jest napełnianie serca Duchem Świętym, wie, że są takie relacje, w których będę czuć, że to jest mi bliska osoba, ale rozum mi podpowie, człowieku, nie wchodź w te relacje. Nie rozwijaj jej, nie poświęcaj jej czasu. Będą też takie relacje, w których ja będę uprzedzony do drugiej, ale rozum mi podpowie, człowieku, nie osądzaj, daj szansę tej drugiej osobie. Bywa przecież tak, że chłopak zakocha się w dziewczynie.
zostawi studia, zostawi rodzinę, wyjedzie na drugi kraniec Polski. Dziewczyna mu zabierze wszystkie pieniądze, on jej wszystko odda, będzie przed nią klękczał i mówił: ja z tobą będę do końca życia, bo się w tobie zakochałem. I nie ma w tym w ogóle rozumu, nie ma w tym w ogóle zdrowego rozsądku, ale on czuje, on się kieruje sercem do niej i on widzi w niej spełnienie pragnień i tak piękną więź, którą chce z nią nawiązywać. A bywa też i tak, że w małżeństwie po prostu źle się dzieje i ta intymność i ta bliskość gdzieś się rozmywa. Wtedy serce człowieka podpowiada: módl się, napełniaj się Duchem Świętym, nawracaj się, człowieku. Sprawdź, czy w tobie rzeczywiście jest Duch Boży. Sprawdzaj, czy ty rzeczywiście masz nawrócony sposób myślenia. Bo jeżeli nie, to wołaj o Ducha Świętego, wołaj o zmianę swojego serca, a relacje będą się poprawiać. Nawiązuj relacje z Jezusem. On zajmie się twoimi relacjami z ludźmi. Właśnie dlatego Pismo Święte zawiera takie słowa. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa. Wielu ludzi, kierując się sercem, tu w znaczeniu uczuć, zniszczyło siebie i innych, zawłaszczyło sobie drugiego człowieka. Chciało z drugiego człowieka uczynić swoją własność. Chciało zniewolić człowieka, który jest wolny, byleby on się wpisywał w moje oczekiwania, byleby on postępował tak, jak ja pragnę, by on postępował, bo nie wydaje mi się, żeby jakkolwiek mógłby inaczej on słusznie postępować. Wielu ludzi się na tym przejechało i nawet zatraciło modlitwę, zatraciło relacje z Bogiem i weszło w grzech. Grzech pracocholizmu, na przykład dla ukochanej osoby, czy grzech nieczysty. Czy zatraciło się w związku, nie mając już czasu na kościół, dla Pana Boga, na modlitwę. I później okazało się, że nie było w nim tych owoców, nie było pokoju, nie było uprzejmości, zaczęły się kłótnie, nie było dobroci. Gdzieś egoizm wylazł z powierzchni głębokich pokładów serca. Ten zaś, który odpuścił sobie pewne relacje, potrafił się do nich zdystansować, nie chciał na siłę zmieniać tego drugiego, ukochanego człowieka. Skupił się na tym, by napełnić się Duchem Świętym, by zmienić swoje myślenie. Ten właśnie odkrył, że Duch Boży w jego sercu sprawia te owoce. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. I dzięki tym cnotom piękne relacje nawiązuje. I gdy serce podpowiada: zamknij się na ludzi, nie podchodź do nich, bo oni są dla ciebie zagrożeniem, bo oni cię wyśmieją, bo oni cię odrzucą, bo oni nie są tacy, jakbyś chciał, nim nie możesz ufać. Gdy serce to podpowiada w znaczeniu uczuć, wtedy serce w znaczeniu biblijnym, a więc rozum, wola, rozum oświecony wiarą, podpowiada: człowieku, wejdź w ten ból, który jest częścią zaufania wobec ludzi. Podejmij się tego bólu. Serce ci podpowiada: uciekaj od bólu, ale nie kieruj się tym tendencją ucieczkową. Daj szansę ludziom, otwórz się przed nimi, przełamuj się. Małymi krokami, ale się przełamuj. A gdy już masz te relacje, które są dla ciebie ważne, nie rób z nich bożka. Duch Święty i Jego Słowo jest najważniejsze. Relacja z Jezusem jest najważniejsza. Nigdy, nigdy, przenigdy nie grzesz w imię tego, żebyś pogłębił jakąś relację z człowiekiem, albo był blisko kogoś, albo nie uraził kogoś, nie sprawił mu przykrości. Nigdy nie grzesz w imię tego, żeby czegoś takiego, żeby jakiejś relacji nie zerwać. Bóg wie, co robi i jeżeli kochasz, to On sobie zresztą poradzi. Czasami kochać to znaczy sprawić komuś przykrość, bo ta druga osoba nie ma kategorii myślenia Ewangelii i będzie ją bolało, gdy ty będziesz postępował zgodnie z Ewangelią. Niech cię Pan Bóg błogosławi, abyś nawiązywał dobre relacje
oparte na Twoim sercu w znaczeniu biblijnym, rozumie oświeconym wiarą. Nie daj się zwieść swojemu sercu, czyli swoim uczuciom. Bo uczucia to wichry nieposkromione, z którymi sobie nie poradzisz, jeżeli łaska Boża Ci nie pomoże. Błogosławię Cię, by Bóg odmieniał Twoje serce i wypełniał je Duchem Świętym. Błogosławię Cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Będzie banał, subskrybuj kanał i to z powiadomieniem. Będzie ważna rzecz, tym razem nie banał. Zobacz, co tu jest.